29 listopada w Goleszowie odbył się finał Grand Prix w szachach. Na cyklu Grand Prix składało się 6 turniejów, które rozgrywane były w różnych miejscowościach gminy Goleszów. Łącznie w cyklu wzięło udział ponad 80 zawodników z terenu południowej Polski. Po zwycięstwie w klasyfikacji końcowej zadecydował dodatkowy mecz pomiędzy Andrzejem Misiugą z Ustronia a Grzegorzem Urbańskim z AKS Mikołów, którzy zgromadzili na swoim koncie tyle samo punktów. Szachiści umówili się, że rozegrają 4 pojedynki w tzw. blicu, czyli po 5 minut na ruchy każdego z przeciwników. Ostatecznie lepszy okazał się Andrzej Misiuga. W każdym turnieju grano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zdobył Andrzej Misiuga, drugie miejsce Grzegorz Urbański, a trzecie Grzegorz Błaszczok. Puchary i dyplomy wręczyli wójt gminy Goleszów oraz wiceprzewodniczący rady gminy. Organizatorami byli Karol Linert, sędzia główny oraz Tomasz Jaszowski. Sponsorami cyklu byli m.in. Kazimierz Kubok, gmina Goleszów, sklep Fendy z Cieszyna, pad15.net. I zwycięzca całego cyklu, Goleszowianin z Ustronia, Andrzej Misiuga. Thank you.